Za drzwiami horroru. Sponsorzy nagród. Księgarnia internetowa Tantis. Wydawnictwo Lingua Mortis. Michał Ferek. R.G. Sawicki. Maciej Ruszel. Krzysztof Rypuła. Piotr Czaplicki. Jury konkursu w składzie: Quadrotes, R.G. Sawicki, Maciej Ruszel. Sugestii i wskazówek pisarskich udzieli recenzent Maciej Klimek, prowadzący stronę W witrynach horroru. Słuchasz jednego z pięciu finałowych opowiadań konkursu Za drzwiami horroru. W tym etapie autorzy zdobywają punkty poprzez wyświetlenia, komentarze oraz łapki w górę pod filmem. Angażując się w te kroki, wspierasz ulubionego autora. Dziękujemy i życzymy miłego słuchania. Lubisz jeść mięso? Spokojnie, nie jestem wegetarianinem próbującym odwieść cię od tego. Zapytałem, bo dzielę ludzi na trzy kategorie. I najłatwiej mi to wytłumaczyć na przykładzie jedzenia. Widzisz, są ludzie pochłaniający wszystko, nie zastanawiający się nad tym, skąd pochodzą i jak przygotowywane są ich posiłki. Myślą tylko o zaspokojeniu głodu. W ich umysłach mięso jest z marketu, z lodówki. To tylko kawałek materii organicznej zapakowany w foliowy worek. Nawet nie dopuszczają do siebie myśli o tym, że tak naprawdę pochłaniają szczątki martwego zwierzęcia. To pierwsza grupa ludzi. Są jednak osoby świadome, jak chociażby wegetarianie, o których wcześniej wspomniałem. Ci już wiedzą, jaki pokarm chcą spożywać. Od czasu do czasu sprawdzają, czy ich dieta jest bogata we wszystkie składniki odżywcze. Interesują się tym, skąd pochodzą kupowane przez nich artykuły. Szukają informacji, chcą wiedzieć. To już druga grupa ludzi. Jest jednak jeszcze jedna. I co najciekawsze, prawie nikt o niej nie pamięta. A już na pewno nikt nie chce o niej rozmawiać. Większość odwraca wzrok i zatyka uszy, gdy tylko o nich wspomnisz. Mówię o koneserach. O tych, którzy uwielbiają patrzeć na to, jak zwierzę, którego zaraz posmakują, ginie w męczarniach. O tych, dla których widok i zapach krwi, a także parujących wnętrzności jest podniecający i sprawia im przyjemność co najmniej równie wielką jak sama konsumpcja. Może cię to zdziwi, ale tak samo jest w internecie. Jest grupa nieświadomych, jest grupa świadomych i są oni. A ja przez 6 lat musiałem patrzeć na to, co oni wyczyniają w miejscu, o którym normalna część społeczeństwa nie ma bladego pojęcia. Co najśmieszniejsze, gdy pierwsi i drudzy kłócą się ze sobą, przekonują się wzajemnie o wyższości swoich postaw i przekonań, tamci ucztują, pożerając w ciemności wszystko, na co mają ochotę. Niczym horda szczurów rozszarpujących zwłoki dziecka, które zgubiło się w kanałach. Jednak ty jesteś tutaj, chcesz mnie wysłuchać. Gratuluję odwagi. Pokażę ci świat najniższych poziomów internetu, przy których ostatni krąg piekieł jest jedynie miłym, bezpiecznym placem zabaw.
Zresztą, jakiż to piękny eufemizm. Niższe poziomy internetu. Mówiąc wprost, zaglądałem w obrzydliwe, zdeformowane otchłanie, pełne obłędu, w które nikt nigdy nie powinien się zagłębiać. To nie zmienia jednak faktu, że one istnieją. Są tam, głęboko pod powierzchnią oceanu niezliczonych terabajtów danych dostępnych dla wszystkich. Przez 6 lat z hakiem byłem odpowiedzialny za obserwowanie Dark Reddita, czyli odpowiednika zwyczajnego Reddita w Deep Webie, miejsca przesiąkniętego czystym złem i będącego czeluścią wypełnioną po brzegi najgorszym bestialstwem, na jakie stać zdemoralizowanych do granic możliwości przedstawicieli naszego gatunku. A teraz pozwolę ci tam zajrzeć. Zanim zacznę, muszę opowiedzieć ci o tym, jak wyglądała moja praca. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ mając niespełna 36 lat, przeszedłem na emeryturę. Uwierzysz, że jeszcze nigdy o tym nikomu nie opowiadałem. Nawet najbliższa mi osoba, czyli moja żona. Myśli, że tworzyłem bazy danych dla policji i jestem na ręcie, bo to, co widziałem, złamało mnie psychicznie. Miesiąc w miesiąc muszę tłumaczyć pojawianie się dużych kwot na naszym koncie z dywidendami z inwestycji na giełdzie. Czy dobrze się czuję z tym, że ją okłamuję? Nie. Jasne, że nie. Tyle, że za bardzo ją kocham, by zrobić jej krzywdę prawdą. Poza tym zakazano nam rozmawiać o tym, co widzieliśmy, nawet z naszymi psychologami. Tak, to nie jest przejęzyczenie, a wręcz niedopowiedzenie, bo mam również stały kontakt z psychiatrami i terapeutami. Mógłbym zadzwonić pod pewien numer o 2 w nocy i otrzymałbym natychmiastową pomoc. Szkoda, że wprowadzili to dopiero 3 lata temu. Może zapobiegłoby to kilku wydarzeniom. Bardzo makabrycznym wydarzeniom. Kto by pomyślał, że przeglądanie i zapoznawanie się z najbardziej chorymi i wynaturzonymi tworami może się skończyć szaleństwem, samobójstwem, czy tym, co zrobił Adam ze swoją biedną, schorowaną matką, próbując odtworzyć jakiś odrażający rytuał z działu paranorm. Znałem tę kobietę. Byłem u nich kilka razy na obiecie. A teraz, gdy przypomnę sobie, co wyprawiał przez kilka dni z jej ciałem, mam ochotę wyć. Dawniej było nas 10 w całej Polsce. Jednak gdy wprowadzono AI, zredukowano zespół do zaledwie 2 osób. Tych najtwardszych, najbardziej odpornych psychicznie. Wcześniej musieliśmy przeglądać dosłownie wszystko. Zdanie po zdaniu, zdjęcia, filmy. Piksel po pikselu. Sztuczna inteligencja wyręcza obserwatorów prawie we wszystkim. Mówię prawie, ponieważ gdy ma jakieś wątpliwości, przekazuje treści do sprawdzenia manualnego. I tym właśnie się zajmowałem. Chciałbym jednak rozwiać twoje płonne nadzieje. Zapewne sądzisz, że robiłem to, by podawać policji jak na tacy najgorszych zwyrodnialców. Nie mylę się, prawda? Otóż nie. To tak nie wygląda. Przeglądałem te treści i przekazywałem je odpowiednim wydziałom lub organizacjom. I to ich zadaniem było wyszukać poszlaki, które mogliby odnaleźć normalnie. Dochodzi to do ciebie? Oni udają, że o nas nie wiedzą, my udajemy, że nie wiemy o nich, żeby nie stracić tej małej, nikłej szansy, że znajdziemy ich błąd. Z nadzieją, że będziemy mogli znaleźć ich więcej. Chora, popieprzona gra. A ty? Ty nawet nie wiesz, jak przerażające są pionki i gracze po tamtej stronie. Pewnie zastanawiasz się, co też takiego się stało, że postanowiłem komuś o tym opowiedzieć. Widzisz, byłem wczoraj na spacerze. Przechodziłem obok parku i zobaczyłem zdjęcie przybite do drzewa. Deszcz, wiatr i czas zrobiły swoje.
Pokojowa koszulka, w którą włożono kartkę papieru, była tak zabrudzona i zniszczona, że ledwo można było rozpoznać rysy twarzy osoby na fotografii. O napisie i numerze telefonu pod spodem nawet nie wspomnę. Gdy to zobaczyłem, stanąłem jak wryty, a z moich oczu pociekły łzy. Przypomniały mi się noce, które spędziłem na kanapie w salonie. Noce, gdy zwinięty w embrionalnej pozycji łukałem w poduszkę. Znałem tamtego chłopaka. Lekko opóźniony w rozwoju nastolatek, miły, uprzejmy, wiecznie uśmiechnięty. Jego rodzice mieszkają na końcu mojej ulicy i mają hodowlę rasowych psów. Byłem tam kilka razy z moimi bliźniaczkami, by mogły pobawić się ze szczeniakami. On też zawsze tam był. To bardzo majętni ludzie i było ich stać na naukę w domu. Wciąż widzę, jak biega razem z moimi córkami. Szaleje jak małe dziecko. To były dobre dni. W moich uszach, gdy tylko go sobie przypominam, wciąż rozbrzmiewa to jego dzień dobry, które mówił zawsze tak samo. Niezależnie od tego, który raz z kolei tego dnia minąłem ich posesję. Jednak jest też inny dźwięk, który słyszę. Ten, który usłyszałem w mojej pracy. AI podsunęło mi pewien film kilka dni po tym, jak ten dzieciak zaginął. Była na nim scena, jak cztery wychudzone do granic możliwości rottweilery rozszarpują gnijące truchło świni. Co najdziwniejsze, na początku nagrania wyraźnie słyszalny był głos wrzeszczącego człowieka i system dostrzegł nieprawidłowości w wyglądzie łba ścierwa. Początkowo sądziliśmy, że to procesy gnilne i gniazda larw zrobiły swoje. Pracowaliśmy nad tym prawie godzinę i znaleźliśmy to w końcu. Zajęło nam to tyle czasu, bo głowa zwierzęcia była widoczna zaledwie na kilku początkowych klatkach. Później było już tam widać tylko psy walczące o mięso. Na jednym, jedynym ujęciu było widać twarz. Wykrzywioną w przerażeniu twarz spoglądającą w obiektyw kamery z szeroko rozwartego, rozkładającego się świńskiego ryja. Dopiero wtedy zrozumieliśmy, dlaczego ten wrzask tak szybko się urywa. Dlaczego psy, zamiast miękkiego, napęczniałego brzucha, zaczęły z furią rozrywać inne miejsce. Zwabił je hałas. Zwabił je głos. Głos, który już zawsze w mojej głowie będzie mówił to... dzień dobry. Ja już nie mam dużej siły tego w sobie trzymać. Nie mogę udawać, że tego wszystkiego nie widziałem. Dlatego dziękuję, że tu jesteś. Bo mam dla ciebie więcej. Znacznie więcej. Tamto nagranie pojawiło się w dziale Snuffland, który, mówiąc szczerze, jest jednym z tych łagodniejszych. Niestety, materiały stamtąd prawie w 90% przejęło AI. Pomimo brutalności, są one bardzo łatwe w klasyfikacji i treści stamtąd przesyłane prawie że automatycznie do odpowiednich wydziałów. Tak samo ze wszystkim, co jest na Necrolovers, Zooworld czy Young Realm. Te nazwy powinny od razu ci powiedzieć, jaki rodzaj zwyrodnialców udziela się na każdym z nich. Program kazał mi tylko sporadycznie sprawdzać konwersacje ludzi stamtąd. Słabo sobie radzi z żartami i wysyłał mi zapytania, czy są to treści warte uwagi. Do dziś pamiętam pewną wymianę zdań. Słyszałem, że dostałeś awans i przenosisz się niedaleko Poznania. Gratuluję. Dzięki. Ale wiesz, jak to jest. Nowe miejsce, nowi ludzie. Minie sporo czasu, zanim się zaklimatyzuje. Tylko uważaj, żeby twoje ego po tym awansie nie wystartowało w górę jak ręcznik leżący na kolanach księdza w saunie pełnej ministrantów. Nawet się wtedy zaśmiałem, chociaż mina mi szybko zrzedła, gdy przypomniało mi się, kim są ci faceci i dlaczego są akurat w tym miejscu.
Powiem ci tylko tyle, że nigdy nie pozwolę na to, by ktokolwiek z mojej rodziny oddał ciało do kremacji w pewnym małym, wielkopolskim miasteczku. Najgorszymi działami, które musiałem przeglądać każdego dnia, bo program w ogóle sobie z nimi nie radzi, były Paranorm i Helmak. Bardzo podobne do siebie. Na tyle, że wręcz przenikają się cały czas i często ich użytkownicy wędrują swobodnie między nimi. Zanim ci jednak o nich opowiem, napomknę o GoreMed. To forum przeznaczone dla naukowców, którzy swoimi badaniami zawstydziliby doktora Mengele i doprowadziliby go do płaczu. Wiem, że nazywa się go czasem Aniołem Śmierci. Jednak powiem tak, gdyby stanął razem z tą hordą przy bramach nieba, z tymi parszywymi rzeźnikami, katami i spaczonymi konowałami, i sam święty Piotr poświęciłby chwilę, by porównać ich dokonania z jego dziełami, wyprasowałby mu białą szatę, przypiął skrzydła i wypucował aureolę z uśmiechem. Jeżeli sądzisz, że eksperymenty dokonywane na ludziach w obozach zagłady były najgorszym przejawem bestialstwa, to zazdroszczę ci z całego serca. Chociaż czekaj, przecież ty chcesz poznać prawdę. Zamieszczane tam treści przypominają zazwyczaj periodyki medyczne. Są napisane specjalistycznym językiem. Trafiają się całe akapity zapisane w łacinie. Dopiero gdy człowiek skupi się na nich naprawdę i sprawdzi wątki tematyczne, wychodzi cała groteska kryjąca się pod tym naukowym bełkotem. Zdarzyło mi się śledzić prawie 10 stron rozmowy dwóch doktorów, wymieniających doświadczenia, zanim odkryłem, że obaj pracują w domach publicznych przeznaczonych dla klienteli o bardzo nietypowych gustach. Ich bywalcy chcieli spełniać swoje najskrytsze fantazje z przedstawicielami baśniowych światów. Brzmi niegroźnie, prawda? Cóż, do momentu, w którym okazało się, że z braku dostępności takich istot po prostu się je tworzy, dokonując amputacji, przeszczepów i to niekoniecznie w obrębie tych samych gatunków. Oczywiście zawsze prowadziło to do rychłego zgonu obiektów, jednak dzielili się swoimi sposobami na przedłużenie ich żywotności. Później zaczęli się wymieniać zdjęciami swoich dokonań. A ja musiałem to wszystko oglądać, bo nasze AI nie wiedziało, po prostu nie wiedziało, czy kobieta przywiązana do krawędzi basenu z przyszytym do tułowia ogonem delfina jest fotomontażem, czy może jednak nie. Albo czy mężczyzna, raczej to, co z niego zostało i z tamtej ośmiornicy, lub raczej ośmiornic. Nie mogę, nie chcę tego pamiętać. Tam jest wszystko, wszystko, czego nie chcesz widzieć, o czym nie chcesz słyszeć. Cały potężny wątek o ludziach chorujących na zespół obcej ręki. Tylko że im wcale nie chodzi o rękę, a o całe ciało. Pewien chłopak stworzył tam sobie bloga. Bloga, w którym dzień po dniu pokazywał, jak pozbywa się wszystkiego. Bo wydawało mu się, że nie należy do niego. System zaczął pokazywać mi jego posty, gdy przestał przypominać istotę ludzką. Oskalpowana głowa, pozbawiona warg, policzków, powiek pokryta szkarłatnymi bliznami. Prawa ręka bez trzech palców i kadłub. Tyle z niego zostało, gdy zobaczyłem go pierwszy raz. A na pierwszym odcinku swojej serii był zwyczajnym, choć niebywale smutnym, młodym mężczyzną. I wiesz co? Na ostatnim, w którym chciał się pozbyć części swoich wnętrzności, był równie smutny, co na pierwszym. Mógłbym wymieniać setki różnych przykładów stamtąd. Jednak najgorsi dla mnie pozostaną specjaliści w pozyskiwaniu hormonu strachu. Nawet nie wiesz, jak wiele syfu pływa po oceanach. Nie mam tutaj na myśli wielkiej pacyficznej plamy śmieci,
Mówię o kilkudziesięciu kontenerowcach, na których każdego dnia pozyskiwane są ogromne ilości pewnego związku chemicznego. Na wodach eksterytorialnych dochodzi do prawdziwej hekatomby, o której nigdy, nigdzie nie usłyszysz. A ja musiałem patrzeć na to, co się tam dzieje. Widziałem farmy ciągnące się setkami metrów. Ludzi podwieszonych pod sufitami niczym wołowe półtusze w chłodniach. Mężczyzn, kobiety, dzieci z rurkami podłączonymi bezpośrednio do ich mózgów. Nigdy nie zapomnę tematu, co zrobić z odpadami. Wiesz, czym są odpady dla tych skurwysynów? To istoty ludzkie, złamane całkowicie. To ci, którzy przekroczyli ostateczną granicę i coś w ich głowach przestało funkcjonować tak, jak powinno. Prawie 30 pierdolonych lekarzy. Tak, lekarzy, bo poznałem ich wszystkich wcześniej. Wiedziałem, jaką mają wiedzę i mogłem stwierdzić, że są po studiach medycznych. Deliberowało nad tym, co zrobić z ludźmi, którzy popadli w stan kakatonii. Wiesz, kurwa, do czego doszli? Że najlepiej ich użyć w formie elementu aktywującego produkcję enzymu u innych obiektów. Zapomniałem, przecież ty nie wiesz. Trzymają ludzi pokrytych grubą warstwą przeźroczystego plastiku, z podłączonymi kroplówkami, cewnikami i sondami wyłapującymi inne nieczystości. Potem sprawdzają, jakie bodźce wywołują w nich największe przerażenie i wystawiają na nie. Przykład. Wyobraź sobie kogoś cierpiącego na arachnofobię, niezdolnego do poruszenia się nawet o milimetr. Wrzucasz go do akwarium pełnego pająków i proszę bardzo, zaczynasz żniwa. Jednak taka osoba może się uodpornić, prawda? Padli więc na pomysł, by wystawić jedną z takich osób na bezpośredni kontakt z pewnym bardzo nieprzyjemnym gatunkiem. Gatunkiem, który potrafi składać jaja w ludzkim organizmie. Mało tego, z kilkudziesięcioma przedstawicielami właśnie tego cholernego gatunku i pozwalali patrzeć reszcie na cały cykl życia. Stworzyli wspólnie całe procedury, jak i w którym momencie odsłaniać poszczególne części ciała obiektów, by utrzymać ich w ciągłym strachu. A to tylko przykład. Podstaw sobie pod to, co tylko zechcesz. Insekty, glizdy, szczury, ogień, wszystko. Wszystko opatrzone opisami, zdjęciami, rysunkami, filmami. Do dziś pamiętam, jak musiałem wziąć tydzień zwolnienia po zobaczeniu tamtej fotografii. Nagi człowiek. Już nie można było rozpoznać płci, podwieszony na łańcuchu pod sufitem. Krąg 30 zalaminowanych ciał ustawionych wokół niego. Czarna masa czegoś błyszczącego i kotłującego się na prześwitującej miejscami trupio-bladej skórze. I te oczy. Spokojne, puste oczy. Widziałem to. Widziałem i nic nie mogłem z tym zrobić. Przekazywałem wszystko dalej w pustkę. Zdawałem sobie sprawę z tego, że nikt. Nic! Nie może z tym zrobić. A jednak patrzyłem. Działy Paranorm i Helmag to miejsca, w których spotykają się ludzie wierzący w zjawiska paranormalne i okultyzm. Tylko one opatrzone są pewnymi zabezpieczeniami. Jednak nie dla tych, którzy się na nich udzielają. Nie. Mówię o obserwatorach, takich jak ja. Mogłem każdego dnia pracować tylko 30 minut z tym, co tam się pojawia. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tylko tyle, bo nie da się tam stwierdzić jednoznacznie, co jest prawdą, a co fikcją. Tylko tam widziałem takie rzeczy, że w pewnym momencie zacząłem kwestionować swoją poczytalność. Gdy widzisz zwyczajne zło, którego ludzie dokonują na innych ludziach, jesteś w stanie to zaakceptować na pewnym poziomie. Twój umysł potrafi to przyjąć. Możesz się po tym czuć źle, możesz przez wiele dni czuć się jak najgorsze gówno taplające się w szambie, bo zdajesz sobie podświadomie sprawę z tego, że przynależysz do chorego gatunku, ale mówisz wtedy,
Widziałem zło i to wszystko. Jakoś zamykasz to w swoim umyśle. Tworzysz klatkę, utrzymującą w ryzach najczystsze przejawy ze zwierzęcenia. Paranorm odziera cię z tego. Znasz tę sztuczkę, w której zrywa się obrus ze stolika, tak by wszystko, co tam stało, pozostało na swoim miejscu? To wyobraź sobie, że ktoś taki robi ze wszystkim, co znasz. Że ktoś jednym precyzyjnym ruchem rozszarpuje na strzępy wszystko, co wiesz o rzeczywistości. Wiesz, o czym wtedy marzy człowiek? O tym, by upaść. O czymś twardym, o co mógłby się roztrzaskać. By chociaż w tym jednym, pierdolonym momencie poczuć cokolwiek. Cokolwiek z tego, co wcześniej przyjmował za pewnik. Czytałem o rytuałach i zaklęciach, które przypominały bełkot szaleńca. Widziałem ich skutki. Oglądałem zdjęcia ludzi przenicowanych na lewą stronę, lewitujących i opętanych. Fotografie tłumów zmarłych, przechadzających się po naszym świecie, wykonane dopracowanym aparatem kirlianowskim. Pamiętam, jak AI podsunęło mi 30-minutowy filmik, na którym chłopak w samotności używa tablicy Ouija. Chciał pokazać wszystkim, że to zwyczajna, nieszkodliwa zabawa. Zrobił wszystko źle. Łącznie z wyzywaniem od najgorszych dusz, które miały się pojawić, i zaproszeniem tego, co najgorsze w okolicy. To, co przyszło, wzięło sobie tylko połowę jego ciała, tak by wszystko widział i słyszał do samego końca. Te same usta musiały wyrazić jednocześnie przerażenie i śmiech. Rozerwały się przez to w pewnym momencie i wyglądał jak noworodek z rozszczepionym podniebieniem. To coś torturowało go przez kilkanaście minut, a sam koniec zatargało. Tak, zatargało, bo połowa ciała próbowała chwytać się, czego popadnie, a druga, trzymając telefon, ciągnęła wszystko do piwnicy i powiesiło go. Modlił się, błagał i łkał do samego końca. Prosił Boga o pomoc, myśląc, że go tam nie ma. Ale on tam był. Zastanawiasz się pewnie, przez co przeszedłem na emeryturę. Spokojnie, zaspokoję twoją ciekawość. Zrobiłem to po obejrzeniu filmu, trwającego dokładnie 13 sekund. Rozumiesz to? Po 6 latach oglądania najczystszych przejawów zła, powiedziałem sobie dość dopiero po tych kilkunastu sekundach. To był rytuał albo eksperyment. Nie wiem, jak to nazwać. Może po części było to tym i tym. Ludzie, którzy to stworzyli, nazwali cały wątek jednym słowem. Hyperlight. Chcieli zobaczyć prawdziwe oblicze Boga. Nie wiem, jak na to wpadli. Czy wyczytali to w jakichś starożytnych grymuarach, czy może wyszeptał im to on sam. Jednak uznali, że kryje się on przed nami w ciemności, i tylko w odpowiednio mocnym świetle będą mogli go ujrzeć. W małym pomieszczeniu, na suficie, umieścili kilkaset lamp, a każda z nich miała moc ponad 10 tysięcy lumenów. Potem wpuszczali tam pojedynczo ludzi i zapalali wszystkie. Czy wiesz, co dzieje się z ciałem, gdy nagle temperatura wzrasta o kilkaset stopni w ciągu kilku sekund? Topi się. Skóra rozpływa się niczym wosk, staje się cieczą. A gdy już spłynie na ziemię, mięso płatami zaczyna odchodzić od kości. Oczy przez nagłą zmianę ciśnienia praktycznie eksplodują. A przynajmniej tak mi się wydaje. Bo widziałem efekty tego na zdjęciach, które zamieszczali przez bardzo długi czas. Wszystkie swoje ofiary nazywali oświeconymi. Opisywali wszystko, czego pragną, do czego dążą, a ja śledziłem to dzień po dniu, ciało po ciele, mężczyźni, kobiety, dzieci. Wszyscy zmieniali się w bezkształtną breję. Niezliczona ilość szkarłatnych kałuży o cielistych obwódkach, z których wystawały stosy śnieżno-białych kości. A to wszystko
w imię wiary. W końcu zrozumieli, że to nie obecność Boga, tylko żar zabija wszystkich. I postanowili sobie z tym poradzić. Chłodzili pomieszczenie ciekłym azotem. I wiesz co? Nie próbowali korzystać z obliczeń czy czegokolwiek takiego. Nie. Chcieli osiągnąć swój cel metodą prób i błędów. Kilka pierwszych osób praktycznie natychmiast po przestąpieniu progu zamarzło. Potem nie było lepiej. Jakaś kobieta, wrzeszcząc, oderwała sobie nos, a ten upadł razem z jej dłonią na podłogę i wszystko rozpadło się na 1000 kawałków. Wtedy nagle ich olśniło. Uznali, że najefektywniej będzie zrobić to metodą stroboskopową. Po każdym mignięciu światła pomieszczenie miało być schładzane. Udało im się, po kilkudziesięciu zgonach, znaleźć sekwencję, dzięki której oświeceni byli w stanie przeżyć choć kilka sekund. Tamten film przedstawiał starszego mężczyznę, który wszedł ubrany w białą szatę do tego pomieszczenia. Odchylił głowę do tyłu i wykrzyknął: pokaż mi swoje oblicze, bym mógł w nie napluć. Film trwał 13 sekund. Jednak zrobiono go tylko z tych klatek, które zostały zarejestrowane przez kamerę. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, że przy tak jasnym oświetleniu większa część była po prostu niewidoczna. Na początku nic się nie działo. To znaczy działo się, ale resublimacja potu na skórze tego starca nie była niczym spektakularnym. Dopiero później pojawiły się te postacie. Nie zrobiły tego nagle. To wyglądało raczej tak, jakby wciąż przyspieszające mignięcia kondensowały ich istotę w rzeczywistości. Wystawiały swoje długie, wychudzone ramiona ku światłu, a mężczyzna nawet na nie nie spoglądał, choć powykręcane dłonie i palce praktycznie dotykały całego jego ciała. Wpatrywał się cały czas w pulsujące białe światło. Nie wiem, czy widziałem jedynie białka, czy oczy zaszły bielmem. Fakt jednak jest taki, że jego gałki oczne w pewnym momencie stały się mleczno-białe. Jednocześnie pojawiał się ten dźwięk. Nie był wysoki ani niski, on był inny, przeraźliwie obcy. Zauważyłem, jak z szeroko rozwartych ust starego wypływa piana, a ręce wędrują coraz wyżej, jakby witał się z kimś. Szczęka opadła w pewnym momencie tak bardzo, że praktycznie dotknęła brody. Jakby ktoś wpychał mu brutalnie pięść do gardła, albo on sam próbowałby połknąć niewidoczną plastikową butelkę. W połowie nagrania wszystko się zmieniło. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że biel doszła do punktu, w którym zaczęła przechodzić w czerń? Wtedy opuścił ręce. Nie zrobił jednak tego delikatnie. One opadły po prostu bezwładnie w dół i zawisły po obu stronach jego tułowia. Ekstaza i rozkosz malujące się na jego twarzy zniknęły, a ich miejsce zajęły strach i niedowierzanie. Wtedy film się urwał. Ostatnia klatka była prawie całkowicie czarna i widać było na niej tylko konturę. Coś mi nie pasowało, jednak nie wiedziałem, o co chodzi. Rozjaśniłem to wielokrotnie i wydrukowałem na drukarce wielkoformatowej w swoim biurze. Przypominało to plakat zrobiony na potrzeby jakiegoś horroru z lat 70. Spędziłem kilkadziesiąt godzin, wpatrując się w ten obraz. Dotykałem go. Sprawdzałem milimetr po milimetrze z lupą w ręku. Na końcu doszło do tego, że siedziałem praktycznie przy samej ścianie, opierając o niego głowę i błagałem. Błagałem, by do mnie przemówił. By powiedział mi prawdę, o co tu kurwa chodzi. I pewnego dnia, gdy siedziałem do późna w pracy, wysiadł prąd. Znalazłem się w prawie całkowitej ciemności, sam na sam z nim. Dopiero wtedy go dostrzegłem.
Był wszędzie, pisany w czerni. Był na tym obrazie i wokół mnie. Im bardziej wytężałem wzrok, tym więcej go dostrzegałem. Był w powietrzu, na ścianach i w ścianach, w każdym kącie. Otulał sobą i przenikał wszystko. Rzuciłem pracę z dnia na dzień. Nikt mnie nie powstrzymywał. Tak po prostu pozwolili mi odejść. Teraz, każdego dnia, zanim zasnę, wpatruję się w sufit. Wsłuchuję się w szum wiatru poruszającego gałęziami drzew w pobliskim lesie. Czekam na ten cudowny moment, w którym zapadnie całkowity mrok. Kontempluję go, szukam i zawsze odnajduję. Choć coraz częściej nie potrzebuję czerni, by go zobaczyć. To prawda, co o nim mówią. On jest zawsze i wszędzie. Widziałem go w przerażonych oczach chłopaka zaszytego w gnijącym świńskim truchle. Widziałem go w źrenicach straszliwie przeobrażonych ludzi. W oczach tego człowieka wiszącego na łańcuchu pod sufitem i chłopaka pozbawiającego się kolejnych części ciała. Był w oku chłopaka, błagającego demona, by jednak go nie wieszał, proszącego, by to przerwał, ale on tam był. On zawsze tam był. Ostateczny koneser, pierwszy obserwator. Czy czujesz się z tym lepiej? Czy zaspokoiłem całą twoją ciekawość? Pozwoliłem ci zajrzeć w otchłanie, na które nikt inny nie pozwoliłby ci spojrzeć. Chociaż teraz, gdy znasz prawdę, jestem pewien, że nie będę ostatnim, który coś ci pokazuje. Dzisiaj, przed zaśnięciem, możesz nawet o tym nie myśleć. Możesz zostawić zapaloną lampę przy łóżku. Wystarczy, że zamkniesz oczy i on pokaże ci więcej, znacznie więcej. I nawet gdy tego już nie będziesz chcieć i zaczniesz krzyczeć, tak jak ja na początku, on będzie przychodził częściej i odmieni cały twój świat. Zrozumiesz, że światła nie ma, za to ciemność jest wszędzie.